Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam Was serdecznie w filmach kwietniowych. Posłuchajcie proszę krótkiego wstępu, w którym zreferuję, co będziemy robić, co ja będę robić dla Was w filmach na kwiecień. Kochani, zaczynamy prognozą astrologiczną, natomiast zwracamy uwagę na fakt, że tutaj skupia się Pan Tomasz z kanału Spokojnie, to tylko astrologia, na koniunkcji Plutona z Jowiszem w Koziorożcu. Ta koniunkcja wydarzy się w tym roku trzykrotnie i po raz pierwszy 5 kwietnia i zarysowuje poniekąd motyw przewodni, na którym warto by było się skupić dla każdego ze znaków na cały rok. Ja później po filmie Pana Tomasza przy użyciu tych kart doprecyzuję kwestie dla Was, omówione w filmie astrologicznym, a następnie wykonam dla Was tutaj w tym samym filmie swoim tarotowym rozkład kwietniowy, uwzględniający wszystkie te kwestie, na które można by było zwrócić uwagę, aby je przetransformować i zmienić, szczególnie w skomplikowanych obecnie sytuacji, w skomplikowanej obecnie sytuacji. Odniosę się też do komentarzy, słuchajcie, pod moimi filmami, które trochę, to są jednostki, ale jednak chciałabym o tym powiedzieć, które trochę starają się mnie przymusić do tego, żebym zajęła się rozkładami związanymi z takim bardzo bezpośrednim wpływem wirusa na nasze życie. Słuchajcie, ja nigdy nie wykonywałam czytań i rozkładów w zakresie zdrowia, sensu stricte i jestem tutaj wierna sobie, absolutnie odwołana. Odwołuje się do zdrowego rozsądku, abyśmy kwestie merytoryczne w tym zakresie zostawili specjalistom. A moje filmy mają na celu przeprowadzić Was przez ten trudny i skomplikowany czas. Okay? I na tym się skupiam z jak największą troską o Wasze najwyższe dobro. Do filmów kwietniowych będzie dostępna wersja dodatkowa, uwzględniająca szanse i zagrożenia kwietnia dla osób wspierających mój kanał. I tutaj zobaczymy, co nam się pokaże, czy zarysują się kwestie zawodowe, czy może kwestie romantyczne. I oczywiście Vimeo. Vimeo pojawi się za jakiś czas, więc oczekujcie linku. Link pojawi się tutaj pod spodem tego filmu. I w Vimeo skupiamy się tylko i wyłącznie na miłości. A teraz już, moi mili, przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od krótkiego wstępu astrologicznego, a później lecimy z kartami tarota. Ściskam i do usłyszenia. Drogie strzelce, koniunkcja Jowisza, czyli Waszej planety z Plutonem, będzie oddziaływać przede wszystkim na obszar Waszych zasobów osobistych. Ważne jest to, abyście postanowiły teraz, że będziecie zarabiać ile chcecie i jak chcecie. Oczywiście wymagać to będzie pewnej determinacji, nieustępliwości i odwagi, ale wiedzcie, że Jowisz i Pluton będą Wam błogosławić w tym obszarze. Również ważne będzie to, aby korzystać ze swoich talentów, które do tej pory mogły być przed Wami ukryte. Może być tak, że nie podejrzewałyście się o pewne jakości czy pewne właściwości, które tak naprawdę są u Was na stanie. Trzeba tylko je wygrzebać i mieć siłę i odwagę korzystać z nich, co rzeczywiście wierzę, że zostanie zwieńczone spektakularnym sukcesem. No dobrze, moje drogie strzelce, skoncentrujemy się na zasobach osobistych, na talentach ukrytych, okay? Które mam nadzieję zainspirują Was do czegoś. W sensie nie, że Wasze talenty Was, chociaż może też zainspirują, ale to, co tutaj zostanie pokazane. Ojej, no dobra. Zmiana, okej. Okay. Głupiec. Same wielkie arkana, 9 kielichów. No słuchajcie. I później jest karta eremity. Coś Was nudzi, moim zdaniem. Coś Was nudzi, albo wydaje mi się, że może być tak, że uznajecie, że nie macie do końca satysfakcji z tego, co... że jakoś czegoś brakuje. I tu jest ta wieża właśnie. To jest ta wieża, czyli w tym znaczeniu, w którym my sami burzymy coś i jeszcze raz chcemy to zrobić. Coś innego. Wpuścić coś świeżego. Zaryzykować. Więcej radości. Robić coś, co przynosi nam więcej radości. I jest trochę jak spełnienie marzeń.
No i teraz sobie sami powinniście odpowiedzieć na pytanie, jakie z działań, które moglibyście zastosować, zaimplementować do swojego własnego życia, przyniesie Wam takie zadowolenie i takie spełnienie. Bo tutaj odwagi Wam nie zabraknie do tego, żeby pokazywać się światu, powiedziałabym. Bo głupiec jest bardzo odważny. To jest taka karta, gdzie my właśnie wręcz, powiedziałabym, szarżujemy z tą odwagą. Ale robimy to w jakimś konkretnym, w jakimś konkretnym celu. Pokazujemy się w ten sposób lub to, co tworzymy w taki bardzo odważny sposób, ryzykując wręcz czasem z jakiegoś konkretnego powodu i to przynosi Wam zadowolenie. Więc tutaj odwagi więcej, faktycznie. Odwagi. Nie twierdzę, że nie macie, ale odwagi. Karta z podpowiedzią dla Was. Na księżyc i z powrotem. To są pragnienia, życzenia, tęsknoty, słuchajcie. I ta karta mówi o silnych pragnieniach i czasami o tym, że pragniemy tego, czego nie mamy. I zamiast podejmować działania, pozostajemy bierni i pozwalamy, aby nasze sny pozostały nieznane. I to jest karta, która mówi, żeby starać się pozwolić, żeby potężna tutaj magia księżyca, no ta kobieta akurat na tym księżycu sobie wygodnie usiadła, ujawniła Wasze pragnienia po prostu, zaryzykować. Pytanie, co jest dla Was tym pragnieniem, o które może gdzieś tam zostawialiście dla siebie, nie dzieliliście się tym z otoczeniem, czego to ma dotyczyć dokładnie, tak? Ale tutaj karty wskazują, żeby działać, żeby nie zostawiać tego dłużej dla siebie, okej? Nie wiem, kochani, dziękuję Wam bardzo, przechodzimy do czytania tarotowego. Pierwsza karta, zmiana, której wdrożenie należałoby rozpatrzeć. Królowa Buław. No i tutaj mamy też osobę, która działa z myślą o sobie. Mamy kogoś, kto wie, czego chce, kto idzie za ciosem, kto nie traci energii. Jest charyzmatyczny, przyciąga uwagę otoczenia, jeśli trzeba, jeśli taka Wasza wola. Wierzy w siebie, wierzy w swoje pomysły. No po prostu inspiruje innych też. Jeśli wprowadzę tę zmianę, możliwe rozstrzygnięcie, zrzucicie z siebie jakiś ciężar, nastąpi pewnego rodzaju takie odrodzenie. No to jest karta, wiecie, no jakby to powiedzieć, ostatecznego wyniku jakichś spraw. Trochę powstawania jak Feniks z popiołów. Ale to jest też karta, która mówi o tym, że w tym wszystkim, co zamierzacie zmienić, co zamierzacie procedować, ważne jest, czy też ważne będzie, aby brać odpowiedzialność za własne czyny. I to jest coś, co może ważne jest o tyle, że karta sądu daje też możliwość, w momencie, kiedy dobrze sobie tą energię przepracujemy, czyli oczyścimy się z jakichś przeszłych, niepotrzebnych trudnych sytuacji, które były ciążące i idziemy tutaj, wynurzamy się, chcielibyśmy w stronę tej jasności w końcu się wydobyć, no to ta karta mówi, że trzeba się uwolnić od tych błędów i gdzieś tam zacząć z nowym, czystym kątem. To jest karta, która zapowiada nową drogę, początek nowej drogi, ale z tym, czego nauczyliśmy się na własnych błędach, czyli nie popełnianie tych samych błędów trochę. To jest radość, spełnienie, zakończenie cierpień też dla części z Was. Jakaś, dla sobie myślę, że jakaś odwaga wielka w Was się buduje do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, zacząć działać pomimo trudności, skupić się na tym, co jest dla Was ważne, niezależnie od tego, co myślą inni. I tu jest zakończenie jakichś trudnych sytuacji. Okej, granice, które należałoby zachować w trakcie tej zmiany. Zachować elastyczność, to bym tak powiedziała, bo koło fortuny samo jest bardzo dobrą kartą. Ono mówi o tym, że sprawy zaczynają nabierać tempa i przy tych kartach, które się tu pokazały i przy tych kartach, które się pokazały w rozwinięciu astrologicznym, to bym powiedziała, że zaczynają nabierać tempa, bo sami im nadaliśmy rytm jakiś.
Okay, czyli byliśmy trochę inicjatorem tych zmian, ale granice, jakie należy zachować, granice, jakby jeśli to jest kontrakcja z drugą osobą, no to granice polegające na uszanowaniu stanowiska drugiej strony, czyli zostanie elastycznym, przepraszam. Co odpuścić, żeby ruszyć do przodu? Po prostu ruszyć do przodu, słuchajcie. To jest taki duży ruch. Faktycznie, no, świat jest jakby po prostu zakończeniem tego wszystkiego. Może zdać sobie sprawę, że pewne rzeczy musiały się wydarzyć w taki czy nie inny sposób. Jakieś trudności w naszym życiu musiały zaistnieć. Jakieś lekcje musiały zostać pobrane właśnie po to, żeby można było to szczęśliwe zakończenie świętować. Bo to jest szczęśliwe zakończenie. To jest karta, która mówi o tym, że dobrze, już jakby zakończyliśmy to wszystko, co było i teraz mamy przed sobą następny wielki cykl, nowy początek. I to jest dla Was osiągnięcie, spełnienie. Dla części z Was faktycznie koniec trudnej sytuacji tutaj. Wyzwalacie się z jakiejś trudnej sytuacji, jesteście zadowoleni, szczęśliwi, chcecie iść w nowe. Jesteście mądrzejsi, bardziej doświadczeni. Nie twierdzę, że nie jesteście mądrzy, tylko to po prostu macie jakieś doświadczenia na swoim koncie. To jakby to o tym też mówi karta świat. Tak? Niż gdy zaczynaliśmy podróż, czyli w głupcu, krótko mówiąc. Tu jest wolność. A, ale co odpuścić? No część z Was będzie musiała trochę się pogodzić z tym, że traci wolność z jakiegoś powodu. No nie wiem. Tak mi przyszło do głowy. Ale ogólnie to jest miejsce, to jest karta, która mówi, że znaleźliśmy swoje miejsce, czy też znajdziemy swoje miejsce, jak zaczniemy działać z przekonaniem. O czym pamiętać w trakcie tej zmiany? O tym, że należy działać z przekonaniem. Król Buław, że jestem liderem, że wiem, czego chcę, że angażuję całe swoje gdzieś tam, no, tę siłę taką ogromną do tego, żeby być może pokazywać się jako osoba silna po prostu. Bardzo kreatywna, nadająca kierunek pewnym rzeczom. Nie tracę wiary w siebie. Moja charyzma mnie prowadzi. Mam dużo do powiedzenia. Bardzo buławowe. Bardzo wasze też. Na co uważać? Gdzie zachować ostrożność? Okej. Okay. No tutaj mamy drugi raz wieżę, czyli jakieś niespodziewane zewnętrzne okoliczności, co do których trzeba będzie się odnaleźć. Albo sytuacja, którą Wy nagle planujecie zmienić, powoduje, że trzeba będzie się odnaleźć. Inaczej rzecz ujmując jeszcze, w obliczu zmian, które nastąpią w kwietniu w Waszym życiu, czegokolwiek to dotyczy, należy się po prostu odnaleźć. Może nie być łatwo momentami, dlatego że wieża potrafi zaskoczyć. To jest moc energii, która, gdy się pewne rzeczy skumulują jednocześnie, powoduje, że ciężko nam jest złapać oddech. Brakuje tchu. Tu zachować ostrożność. Bo czasami jest tak i bardzo często jest tak, że jak zachowamy ostrożność, taki zdrowy pogląd danej sytuacji, nie damy się zbić z tropu, zachowamy tę siłę w sobie wielką i charyzmę, to się okazuje, że wskutek jakby na skutek jakichś niespodziewanych zmian, które być może zainicjowaliśmy, a które być może przyszły do nas z zewnątrz, jesteśmy w stanie wyłuskać dużo fajnych kwestii, rzeczy, historii dla siebie. Natomiast zmieniać ostrożnie, mimo wszystko. Może nie wszystko naraz. Co będzie sprzyjać Wam? Trzy kielichy. Przyjaciele, na pewno. Czas z ludźmi, którzy jest dla Was ważny, na pewno. Imprezy. Teraz co wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale... No jakieś takie zjednoczenie z kimś na przykład, bo o tym też mówi trójka kielichów, tak? Że to koniec cierpienia tutaj był, tu jest zjednoczenie z kimś, pogodzenie się z kimś i to sprzyja, to nam nadaje dużo, powiedzmy sobie, optymizmu. Twórczość też, bo trzy kielichy jest też to, że to jest karta kreatywna bardzo, dużej twórczości w zasadzie. A wynik? A z kielichów. No kochani,
odnalezienie, nie wiem, odzyskanie wiary w siebie miło. Nie twierdzę, że nie mieliście, ale może to was jeszcze bardziej wzmocni po prostu. Tu mamy dużą miłość do siebie. Jeśli to jest osoba, co do której gdzieś tam wcześniej, znaczy jeśli to chodzi o relacje i wcześniej nie wychodziło, no to jest szansa na naprawienie tego, ale tutaj jakby wy z dużą determinacją i odwagą działacie. Bo wam na czymś zależy, na kimś, na jakiejś sytuacji, na jakiejś sprawie zawodowej być może, bo jest też koło fortuny, które może oznaczać sprawy zawodowe, tak? No ja z kielichów jako, że tak powiem, wynik, no to wszystkim życzę. Wy oprócz lwów chyba macie najładniejsze karty się pokazały, takie najbardziej, no, nie wiem jak to powiedzieć nawet. Nieoczywiste i bardzo pozytywne. Bo tutaj w wasie kielichów jako wynik mamy miłość. To może być początek nowej relacji, nowego związku, albo powrót do kogoś, do czegoś. Tak? Więc to już zależy od sytuacji. Część z was może się po prostu otwiera na miłość. Po prostu. A przesłanka. A z kielichów mówi też o uzdrowieniu, o naprawieniu jakichś takich sytuacji w nas trudnych, emocjonalnych. A z kielichów mówi o tym, że zaczynamy pomału topnieć. Lód topnieje, jak to się mówi. Czyli jakieś blokady, które mieliśmy w sobie przed miłością, odchodzą. Możesz robić wszystko, co chcesz, co wybierzesz. Nie ma ograniczeń. Znaczy teoretycznie jakieś są, ale chodzi o taką wiarę w siebie, moim zdaniem. Tutaj. No i jest tu jakiś wyższy plan, głębsze znaczenie. Plan o głębszym znaczeniu, w który należałoby uwierzyć bądź zaufać, tak? Uwierz, zaufaj, że jest tu tak zwany boski plan. Wierzymy, nie wszyscy z was wierzą w Boga, więc ja nie przymuszam nikogo, żeby wierzył w boski plan, ale chodzi mi o to, że nazwijmy to w plan o głębszym. Jest jakiś głębszy sens tego wszystkiego, co się dzieje. Może w ten sposób to podsumuję, okay? Że jak przejdziemy tą pustynię, to tu na końcu jest as kielichów, czyli to tam miłość do siebie, do drugiego człowieka, w ogóle radość życia też, tak? Uważajcie na siebie bardzo proszę. Pozdrawiam was serdecznie, ściskam, całuję i do następnego razu. Do usłyszenia.